Rok 2018 był rokiem wyczekiwania, dobrego jedzenia, zawierania nowych znajomości i przede wszystkim był to rok podróży. Przekonałam się, że miłość jest w stanie pokonać wszelkie kilometry, nawet dla kilku chwil spędzonych razem. Na Florydzie zobaczyłam Orlando, Jacksonville i Tampa. W Teksasie zwiedziłam Austin, San Antonio, Waco, Houston i Salado. W zachodniej Virginii odwiedziłam Summersville, no i w końcu po 17 miesiącach wróciłam do Polski. Zawitałam do mojego ukochanego Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Zielonej Góry, Żagania i Żar. W Niemczech powróciłam na chwilę do małego miasta Netetal, gdzie mieszkają moi rodzice. A w Holandii do Venlo i do Amsterdamu. Padłam też na krótką chwilę do Antalii i Alanii w Turcji. W 2018 roku mój mąż oficjalnie przyznał się, że stacjonowanie w Niemczech nie jest wcale takie fajne i, uwaga, że tęskni za Polską. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak wiele to zdanie dla mnie znaczyło. Pomimo lęku przed 2018 wyszło, myślę, że całkiem nie najgorzej. Oczywiście były łzy i gorsze chwile, ale teraz przede wszystkim pamiętam te piękne. Ja zakończyłam ten rok silniejsza, pewniejsza siebie, no i mam nadzieję, że odrobinę mądrzejsza. Jestem ciekawa, jak to wygląda u Was. Życzę Wam wszystkim spełnienia marzeń w 2019 roku. Tych małych i tych dużych. Myślę, że ten rok przyniesie mi dużo zmian i da mi szansę samorozwoju. Mam też nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i wspólnie przeżyjemy tę przygodę. Do zobaczenia, Wasza Jess.